Jest coś takiego jak trendy w internecie. W trendach numerem jeden od wczoraj jest zdecydowanie jedna rzecz. Leo Messi. Tak. Jest Leo Messi. Jest Leo Messi i nawet w polskim internecie, nie mówiąc już o hiszpańskim. Chodziłem po mieście i szukałem najbardziej smutnego kibica Barcelony. Trafiłem zupełnie przypadkowo. Trafiłem na Przechodziłem. Ciebie. Przechodziłem. Z tragarzami. Co tak naprawdę wczoraj się wydarzyło? Wyjaśnij nam to z twojego punktu widzenia. Co się wydarzyło i dlaczego, że cię sprowokuje, ogon kręci psem? Nie postrzegam tej sytuacji w ten sposób. Wydarzyło się to, na co w sumie działacze Barcelony musieli być przygotowani, to znaczy Leo Messi skorzystał z punktu w kontrakcie, który te obie strony sobie zapisały przy obopólnej zgodzie, bo wiadomo, że skoro Leo Messi zostawia sobie taki wentyl bezpieczeństwa, że ma możliwość odejścia, jeśli będzie chciał odejść, no to nie zostawia go dlatego, że sobie tak postanowił to wpisać, tylko coś mu po głowie chodziło od lat, bo to jego przedłużanie kontraktu zawsze... No wiesz, ale to zawsze były strachy na lachy, to było takie gadanie i teraz też jest, że znowu dopytam więcej, myślę, czy że to nie jest obliczone na to, żeby powiedzieć panu Bartomeu, panu już dziękujemy i pana trenerowi, którego pan zatrudnił kilkanaście dni temu, też dziękujemy. Ja może jestem naiwny, ale ja w to nie wierzę, ponieważ mamy dzisiaj 26 sierpnia. Według prawników Leo Messiego on może wypowiedzieć ten kontakt do 31 sierpnia, czyli zostało 5 dni. W ciągu 5 dni Leo Messi, nawet jeśli Bartomeu by się podał do dymisji, nie pozna następcy, a może się przekazać, że to będzie jakaś prawa ręka Bartomeu. Nie zostanie w ciągu 5 dni zwolniony trener, ani też nie zostanie w ciągu 5 dni zatrudniony nowy trener. Nie wydarzy się nic, co mogłoby uspokoić Leo Messiego, że ten projekt idzie we właściwym kierunku. Moim zdaniem tu klamka zapadła. On po prostu wypowiedział kontrakt. On nie bawił się w szantaże. On nie udzielił żadnego wywiadu w prasie pod tytułem rozważam odejście, jeśli Bartomeu nie odejdzie. Nigdy nie było takiego wywiadu z strony Leo Messiego. Nie było publicznego szantażu nastawionego na to, żeby w gabinetach wysadzić bombę. On sobie cicho robił swoje, a potem po prostu złożył pismo, dziękuję, odchodzę. Tu nie ma negocjacji, on nigdy się w to nie bawił, więc dziwią mnie głosy, że on szantażuje klub, że chce tego Bartomeu wysadzić ze stołka, bo gdyby chciał, mając taki posłuch wśród kibiców Barcelony, to wykorzystywałby ten posłuch. Tworzyłby presję coraz większą i ten Bartomeu by spadł z tego stołka. Ale on się w to nie bawił, on po prostu rozwiązał swoim zdaniem kontrakt. Są też tacy, którzy uważają, że to rozwiązanie kontraktu za pomocą tego faksu to jest coś więcej, bo to jest jakiś roboczy faks, to się tam nazywa. Nie? Burofaks. Jak burofaks? O, burofaks, który ma jakieś tam znaczenie i ma wartość. Że to nie jest ważne, gdyż data nie została spełniona, bo chodziło o datę czerwcową. Jak wiadomo, znowu mamy przesunięcie rozgrywek. Jasne. O te 2 miesiące. Znaczy, wydaje mi się, że wszyscy prawnicy by nas wyśmiali, gdybyśmy zaczęli analizować umowę, której nie czytaliśmy. To jest tak troszeczkę jak z tym piłkarzem Arki Gdynia, o którym mi kiedyś tam opowiadałeś kilka tygodni temu, który też uważa, że jego kontrakt jest ważny. Zaraz do tego nawiążę. W każdym razie myślę, że prawnicy by nas wyśmiali, gdybyśmy analizowali umowę, której nie widzieliśmy na oczy, a tylko słyszeliśmy o niej to i owo. Myślę, że to jest podobny case jak z Arką Gdynia, gdzie piłkarz miał kontrakt przedłużający się, jeśli 30 czerwca Arka będzie w Ekstraklasie. Wiadomo, że sezon się przedłużył, więc Arka była w tej Ekstraklasie, na koniec z niej spadła. Tu będzie pewnie zamieszanie między prawnikami. To w ogóle zrobi się z tego straszna rzecz. Jeśli Leo Messi będzie odchodził z Barcelony w formule sporu prawnego, no to będzie straszne zakończenie pięknej historii, prawda? Natomiast zaczęło się od wydaje mi się, i skończyło tak, się na burofaksie. Tak, natomiast wydaje mi się, że ta historia znowu pokazuje, że te reakcje władz Barcelony, nie wiadomo, oni walczą o swoje pieniądze, ale że to nie są do końca ludzie godni zaufania, no bo że oni chcą dzisiaj tego Leo Messiego oszukać, bo gdybyśmy nawet nie wiemy, co jest w kontrakcie, ale gdybyśmy się nawet trzymali tej daty 10 czerwca jako daty końcowej, kiedy można wymówić kontrakt, no to przecież ta data z czegoś wynika. Ta data wynikała z tego, że sezon miał się zakończyć kilka dni wcześniej i Leo Messi po sezonie miał prawo zdecydować, czy jeszcze kolejny rok chce w tym uczestniczyć. Władze Barcelony chętnie powoływały się na COVID, żeby piłkarzom obciąć pieniądze. Zresztą Barcelona obcięła sobie te pieniądze znacząco, jeszcze wzięła na utrzymanie pracowników administracyjnych klubu. Natomiast widać, że ten
że jak trzeba na COVID się powołać przy obcięciach, to jest to okej, a jak trzeba na COVID się powołać przy tym, że data się przesunęła, to już nie jest okej. Wyobraźmy sobie... Nie znasz prawników? Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Leo Messi 9 czerwca rzeczywiście wypowiedział ten kontrakt w trakcie, przed rozgrywkami Ligi Mistrzów wszystkimi. Przecież wtedy by mówiono. Nielojalność, jak mógł, nie można w takim momencie tego zrobić drużynie, o niczym innym się nie będzie mówić. Potem by było 2-8 z Bayernem i wszyscy by mówili, że to przez Messiego jest to 2-8, bo on rozsadził drużynę od środka, mówiąc, że odejdzie, a w ogóle to mu się nie chciało biegać i nie chciało mu się grać, prawda? Mhm. Więc on, gdyby trzymać się intencji zapisów kontraktowych, o samym kontrakcie nic nie wiem. Gdyby trzymać się intencji, to zrobił wszystko tak, jak miał być. Poczekał na zakończenie sezonu i zdecydował, czy chce spędzić w Barcelonie kolejny sezon. To, że on sobie taki punkt w kontrakcie zostawiał, świadczy o tym, że jego trzeba było od lat przekonywać, że to ma dalej sens. On się pewnie bił z myślami, aż w końcu uznał, że to dalej sensu nie ma żadnego. I powiedziałeś na początku, że ja jestem smutnym kibicem Barcelony. Nie do końca, bo kibicuję Barcelonie, ale kibicuję też Messiemu i takie oglądanie przez następne 3-4 lata Messiego, który dźwiga na barkach totalnie nieudany projekt sportowy i wszystko na niego spada, to mnie by też bolało. Ja uważam, że kibice piłkarscy powinni czerpać ze szczęśliwego Leo Messiego na co dzień i jeśli on, jak teraz się mówi, miałby trafić do City, do Pepa Guardioli, to będę z wypiekami oglądał każdy mecz City również, żeby zobaczyć, jak on sobie poradzi, bo inaczej, jaką magię zaprezentuje, bo to, że on sobie poradzi, to ja nie mam żadnych no i tutaj się, żadnych wątpliwości. Zostawmy na razie już ten wczorajszy faks, burofaks, czy jak tam go nazywać. Hipotetycznie dzisiaj, a mamy środowe południe, możemy zastanowić się, co dalej i są takie dwa podstawowe pytania. Jak sobie poradzi Messi gdziekolwiek indziej? Gdzie miałby trafić? Manchester City wydaje się na teraz też bazujemy... Mówi się o Manchester City, o Interze Mediolan, o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain już muszę ci powiedzieć, zapowiedziało... Nie stać nas na udźwignięcie, no bo jeżeli masz wolnego Messiego, no to wiadomo, że temu się zapłacić pieniądze. Szejk się obudzi w innym humorze i się okaże, że jednego stać. Rozumiem, że odkręci kurek i tak dalej. Więc jedno pytanie to jest, jak Messi sobie poradzi poza Katalonią, a drugie jest, jak Barcelona i cała Liga Hiszpańska poradzi sobie bez Messiego, bo tutaj jest, to też jest bardzo zasadne pytanie. Wiesz co, jak sobie poradzi Barcelona, to niestety nie mam wątpliwości, że źle. Znaczy mam wrażenie, chciałbym jako kibic Barcelony się mylić, ale mam wrażenie, że patrząc na to, jak przez lata ostatnie był budowany Real Madrid, jak była Barcelona budowana, uważam, że będzie wielką niespodzianką, jeśli w ciągu najbliższych 5 lat Barcelona choć raz będzie mistrzem Hiszpanii. Aż tak? Tak. Uważam, że tam aktualnie nie zostaje nic. Zaraz zostanie tylko Koeman, który będzie dzwonił po piłkarzach, już nie żeby odeszli, tylko żeby przyszli chociaż na chwilę. No zacznie zaraz się ściąganie, wiesz, Memphis Depay z Olympique Lyon. Nie, no zobaczmy, że to się naprawdę zawaliło pod względem tożsamościowym. Wczoraj Carles Puyol gratulował Messiemu i mówił, że masz moje pełne wsparcie, czyli legenda Barcelony wspierała drugą legendę Barcelony w odejściu z klubu. Tak. Odejściu z klubu. A na to Puyol, wszystko Luis Suarez emotikonki z biciem Luis brawo, Suarez bije brawo. Piqué, który zawsze ma mnóstwo do powiedzenia, milczy. Ja myślę, że Piqué to jest piłkarz, który może zrzucić następną bombę w ciągu najbliższych dni, bo tam jest coś za spokojnie z tym Piqué. On musi zaznaczyć swoją obecność, jak to lubi robić. Może zostawi Puchar Davisa. Zobacz na tego wspomnianego Puyola. To jest zawodnik, którego dyrekcja Barcelony chciała mieć w swoich strukturach klubu. On nigdy się na to nie zgodził, bo mu nie po drodze z obecnym zarządem. On nawet na stadion nie przychodzi. Więc widać, że te napięcia pomiędzy byłymi piłkarzami, Victor Valdez wyrzucony przecież bardzo szybko z Barcelony, pomiędzy byłymi piłkarzami, a piłkarzami obecnymi i zarządem są naprawdę gigantyczne. Tam nie ma wzajemnego zaufania, nie ma atmosfery, nie ma tożsamości takiej wspólnej. To, że Bartomeu tego nie przetrwa, to jest jasne. Pytanie, czy się poda teraz do dymisji, czy w marcowych wyborach je po prostu stromotnie przegra? Bo ja jestem znowu. Wydaje mi się, że już gdzieś jakieś... Były plotki, że się podał, ale nie. Podobno się nie podał jeszcze do dymisji. W zebraniu dyrektorskim. Bo podobno w ogóle nie było zebrania zarządu. No, każdy wie...
Każdy wie wszystko i nic. Zarządu najlepsze robimy my, umówmy się. Ale też moglibyśmy nie pamiętać, co ustaliliśmy i na koniec by wszyscy pracownicy nam uciekli na podstawie jakichś klauzul zapisanych o 22. Ty nie uciekaj zza kamery. No i co jeszcze? Myślę, że... A drugie pytanie, a sam Messi, bo znowu cię sprowokuję, a może Messi jeszcze nawet nie wie, że już jest przeszłością, bo powiedz mi, no ja wiem, zaraz zaczniesz się śmiać, jaką dzisiaj... Messi z piłką stanowi wartość niezaprzeczalną, ale być może jest też takim przekleństwem, bo wszystko się zawsze będzie koncentrowało na Messi, a Messi bez piłki, to już jest Messi człapak, niezainteresowany akcją i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, coś Tomek, ale oglądasz piłkę nożną trochę, coś rozumiesz z niej. Ponad 20 goli, ponad 20 asy z jednym sezonie La Liga. No, jeśli ktoś powie, że to jest zły wynik, to nie jest to zły wynik. Jest to zdecydowanie najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu Ligi Hiszpańskiej, który trochę się przeistacza w kogoś, kto więcej kreuje niż strzela, dlatego być może on z czasem będzie coraz bardziej wycofywany, natomiast no bez dwóch zdań jest to piłkarz genialny, który moim zdaniem nic nie stracił ze swoich fizycznych atrybutów, tylko je trochę inaczej wykorzystuje. To, jak on się po boisku porusza, to możesz powiedzieć, że się źle porusza, ale być może się porusza... Znaczy nie, czasami się nie porusza. Może czasami się nie porusza, ale może on po prostu potrzebuje właściwego trenera, który pewne rzeczy mu uzmysłowi, pewne rzeczy będzie od niego wymagał, może potrzebuje nowego bodźca. A to znowu wracamy przecież do tego, że facet ma wielkiego, bo ma wielkiego, no każdy ale Tomek, wie, ale zwróć uwagę, o co chodzi w tej całej sytuacji. Przecież on jasno pokazuje, że jest ambitnym sportowcem. Przecież gdyby on chciał mieć dalej wygodne życie, to by sobie został w tej Barcelonie, miałby największy kontrakt na świecie i tak do końca kariery, mieszkałby sobie w pięknym domu w Castelldefels z dziećmi, które mają obok przedszkole i nic by mu nie przeszkadzało. Ale on pokazał tym wszystkim, że on ma ambicje. Skoro ma ambicje, to będzie chciał zapieprzać po prostu. On ma dość bycia twarzą porażki. Mhm. On potrzebuje nowych wyzwań i jestem pewny, że jak gdzieś pójdzie, to po te wyzwania sięgnie. On coś podniesie. To jeszcze dwa pytania. To, że Liga Hiszpańska straciłaby na wartości, ciągle gdybamy, na odejściu Leo Messiego, to jest oczywiste, ale czy straciłaby więcej niż dzisiaj możemy to sobie nawet wyobrazić, już bez Cristiano Ronaldo i za chwilę bez Leo Messiego, bez dwóch takich koni pociągowych? No bez dwóch zdań, to jakby w ogóle jestem ciekaw, czy Juventus wykona ruch, żeby pewną epokę futbolu zamknąć u siebie, bo myślisz? Juventus jako klub, jako spółka giełdowa, gdyby dokonał czegoś takiego, to Tsubasa i Kojiro w jednym klubie. Słupki mogłyby wystrzelić, ale nie wiem, czy też Ronaldo by to uniósł jakby ambicjonalnie. Natomiast Liga Hiszpańska jest w wielkim kłopocie teraz, to bez dwóch zdań. Liga Włoska się podniosła pod względem transferowym znacząco. Dzięki temu Ronaldo, potem Ibrahimović i tak dalej. Tak, do tego Anglia niekwestionowana potęga. Coś się chyba kończy, naprawdę. Pytanie w ogóle, jak będą wyglądały finanse Barcelony, bo ktoś może powiedzieć, że Messi uwolni ogromny kontrakt, ale po pierwsze, który piłkarz się chce przyjść do Barcelony i po co, tak? Bo przyjść do Barcelony, żeby pograć z Messim, chciało wielu. No wiesz co, przyjdą tacy piłkarze, znowu, że sięgnę Memphis Depay, żeby, bo Kuman go chce, Holender do Holendra, Memphis Depay zawsze chciał grać w wielkim klubie, ale tak akurat rzucam tym Depayem jako takim przykładem, że to jednak piłkarz, no mimo wszystko, o 3 półki niżej. No właśnie. No tacy będą chcieli przyjść, tak? No tacy, prawda. Tak. A powiedz natomiast mi... do czego zmierzałem, że oczywiście Messi uwolni ogromny kontrakt, ale ile przychodów w Barcelonie odpadnie, jak nie będzie Messiego. On generuje, tam wystarczy pójść na stadion, żeby sobie uzmysłowić, jakie on generuje przychody dla klubu. Przecież tam tłumy ludzi są właśnie po to, żeby zobaczyć w muzeum jego złote piłki, żeby zobaczyć jego bramki, żeby kupić sobie jego koszulkę. Całe miasto kręci się wokół Messiego. Ci sponsorzy, którzy dzisiaj są przy Barcelonie, przecież oni są dlatego, że jest tam Messi głównie. Dzisiaj jakkolwiek to zabrzmi, twarz Messiego w koszulce Barcelony jest większa niż sam ten herb marketingowo. On znaczy dużo. Mhm. Teraz czy ci sponsorzy będą chcieli z Barceloną zostać, jeśli tam będzie taki rozgardiarz, piłkarze będą odchodzić w takiej złej atmosferze? Moim zdaniem wielu nie będzie chciało. Mają COVID, który zawsze może, którym mogą się podeprzeć, powiedzieć, sytuacja rynkowa, nie ma ludzi na trybunach, chcielibyśmy tę rozmowę z przyczyn wyższych anulować albo negocjować. To podupadnie. Nie mam z tej strony, jak wchodzić, to w okresie Bessy, bo trochę taniej, ale to już tak patrzymy ze sponsorów, to ich zostawmy. Na koniec, jeśli odejdzie, to gdzie ty go widzisz? Ty jako człowiek, który go widział pewnie w większej liczbie spotkań niż ktokolwiek z nas oglądających. Anglia, Włochy,
Francja, Paris Saint-Germain? Myślę, że to nie jest w ogóle żadne wyzwanie dla niego grać we Francji, nawet jeśli miałby grać o tę Ligę Mistrzów. Więc Anglia czy Włochy? Bo to się wydaje być najbardziej prawdopodobne. Ja jako kibic Messiego chciałbym go zobaczyć w City u Guardioli. Wiem, że to jest duet, który wzajemnie się rozumie i on po prostu byłby tam szczęśliwy. Jestem przekonany, że szczęśliwy Messi to jest gra na poziomie nieosiągalnym dla kogokolwiek na świecie. No jednocześnie to zmierzenie się z Ligą Angielską, którejś fanatycy Ligi Angielskiej to zawsze o jakimś piłkarzu mówią, że on akurat się tam nie sprawdzi, potem ktokolwiek tam idzie, to się sprawdza. Natomiast jestem przekonany, że to by była fantastyczna sportowa przygoda. W ogóle nie ma u mnie takiej myśli, że Messi mógłby nie dać rady. To dla mnie to jest śmieszne, szczerze mówiąc. Ale znowu wygrałby Ligę Mistrzów City i by znowu Guardioli mówili, potrzebujesz Messiego, żeby wygrać. Tam też był problem Guardioli. Na pewno będziemy wracali do tego tematu, bo to będzie temat, który będzie grzał nas. Tomek, wysłałem ci faks. Jak wrócisz do biura, to sprawdź sobie, dobra? Okej. Okay. Biuro faks? Czy on ma jakieś znaczenie? No to chodź porozmawiamy na ten temat. No to jak, dlaczego to nie jest?